Cześć, witajcie, z tej strony Gibbon, jesteśmy w kolejnym odcinku z Minecraft 1.18 i jak dobrze wiecie, na świat wprowadził się mój przyjaciel serdeczny, czyli jam jest Jakub. Mieliśmy taką lekką historyjkę tego, jak on się tutaj wprowadził, bo chcieliśmy to urozmaicić i w związku z tym, że... No, kurczę bela, dopiero zaczyna, a wiecie jak to jest niefajnie zbierać te wszystkie początkowe narzędzia, to stwierdziłem, że no ja jestem bogaty, nie ukrywajmy, jestem bogaty, już przez chwilę myślałem, że mam tylko 5 diamentów, ale mam aż stack i 5, więc no jestem bogaty, może inaczej, nie jestem mega bogaty, ale jestem bogatszy od Jakuba, dlatego stwierdziłem, że zrobimy mu niespodziankę. Na początek wezmę sobie moje przedmioty oczywiście, weźmiemy sobie jedzonko, bo mamy go naprawdę dużo i weźmiemy wiaderko, ty halo halo. O, wiadereczko jest i dzisiaj wykonamy dla niego parę prezentów, ale żeby nie było tak łatwo, że o, przychodzę i daję mu prezenty różnego rodzaju, to zrobimy mu parę zagadek, a finał tych zagadek będzie tak epicki, że oglądajcie do końca. Oczywiście 4000 łapek pod tym filmem równa się kolejny film jutro o 14:00. Zostawcie subiki, bo macie szansę, pojawi się tutaj właśnie na ekranie oraz nie ominąć kolejne odcinki z tej serii. Myślę, że naprawdę warto, a my przygotowujemy prezent. Miecz jest, klata jest, no to tak, stwórzmy mu jeszcze do tego podstawowe narzędzia. Resztę uzbrojenia sobie już sam ogarnię, ja mu jeszcze co najwyżej stworzę narzędzia. Ale czekajcie, czy ja nie mam żadnych narzędzi? Motyka co najwyżej? Naprawdę ja mam taką lipę, mam tutaj, dobra, z użytych rzeczy mu nie będziemy dawać w prezencie. Zbliżają się święta, więc myślę, że naprawdę to będzie fajny prezent, dlatego robimy tak, tak i do tego robimy jeszcze sikierkę oraz zrobimy motykę, niech ma nawet motykę, więc myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł, aby go tak nagrodzić na święta, nagrodzić. No w sumie, jeżeli uda mu się wszystko wykonać, to no to zostanie nagrodzony, ale wiecie o co chodzi, widzowie. Teraz tak, bierzemy sobie drewno, bierzemy połowę, zamieniamy na deski i tworzymy sobie tabliczki. Tak, przydadzą nam się tabliczki, raz, dwa, trzy, nie wiem ile, weźmiemy 15, 15 tabliczek na pewno styknie. Do tego wszystkiego musimy stworzyć jeszcze takie rzeczy jak skrzynie, potrzebujemy ich... dużo, to czekajcie, jak ich potrzebujemy dużo, to zróbmy to po prostu też w ten oto sposób. 8 skrzyń, cyś, cyś, tutaj mamy tabliczki i myślę, że jestem gotowy robić to, co mam w planach. Pierwsza podpowiedź będzie taka, że schowamy po prostu... jakby to zrobić? Dobra, tutaj. Tutaj schowamy pierwszą skrzynię. Tu będzie pierwsza skrzynia, nie będzie to trudne i w pierwszej skrzyni dostanie od nas motykę. Myślę, że to jest dobry pomysł, więc pierwsza skrzynia leci tutaj. Wpisałem sobie kordy i zagadka będzie brzmiała następująco, ale w sumie w tych zagadkach potem będą zagadki do kolejnych i on tak będzie musiał chodzić od miejsca do miejsca, dlatego idziemy spać i musimy już mu przy domku dać pierwszą tabliczkę, żeby to wszystko się zaczęło i będziemy to ładnie, tak fajnie, chronologicznie układać, dlatego lećmy, lećmy szybko do Jakuba. Już zaraz jesteśmy obok jego chatki, jeszcze trochę, ostatnia prosta, musi tutaj ewidentnie wyrównać teren, ale bierzemy to w ten oto sposób, bęk, idziemy do jego chaty i w tym miejscu damy mu tabliczkę, o, tutaj. Napisałem Jakubowi już pierwszą część. Pierwsza skrzynia znajduje się, i tutaj jest ta zagadka, tam gdzie pies uczony, w lewym górnym rogu prezent postawiony. Więc mam nadzieję, że zrozumie o co chodzi, jak nie, no to będzie najwyżej miał problem, ale myślę, że będzie wiedział o co chodzi, bo się dość interesował tym pieskiem, a my ogarniamy teraz miejsce numer 2 i myślę, że miejsce numer 2 będzie po prostu u Zbycha. Jest to myślę, że bardzo fajny pomysł i zrobimy to tutaj, o, w tym miejscu i tutaj wkładamy mu łopatę. Tutaj ma łopatę i teraz to ładnie zamknąć od góry. I do tego dodamy kordy do kolejnej fajnej niespodzianki, ale to muszę pierw wybrać, gdzie będzie kolejna niespodzianka, dlatego jeszcze tutaj nic nie piszę, tylko sobie zapiszę kordy. Teraz pójdziemy do mojej wioski i schowamy to gdzieś pod krowami. Siema goleb! Czekajcie, to jeszcze zrobimy akcję ratunkową dla golema. Proszę, możesz wyjść, gościu. Idziemy do mojej wioski i tam gdzieś obok krów schowam kolejny
prezent. Nie mam pomysłu jeszcze na rymowankę, ale zaraz ją ogarniemy. Jesteśmy u krówek, bierzemy, otwieramy, wchodzimy i teraz w którymś tutaj miejscu będzie trzeba to zrobić. W tym miejscu to zrobimy, więc niszczę, wkładam skrzynię i w skrzyni będzie klata oraz miecz. Nie. Klata oraz miecz będą później, sikiera oraz kilof. Tutaj skowamy sikierę oraz kilof i damy kolejną wskazówkę, którą ustawimy później, bo pierw muszę poznać kordy kolejnej miejscówki, ale myślę, że kolejna miejscówka będzie bardzo daleko, żeby Jakub się nabiegał. To będzie genialne, ale zaraz się dowiecie, dlaczego to będzie genialne. Dlatego robię po prostu screenshota w ten oto sposób, załatam to dyrtę, załatane, i śmigamy teraz do tamtej tabliczki ze skrzynią na dachu, ustawimy wskazówkę do tej skrzyni, co jest tutaj, i zaraz idziemy w daleką podróż, aby ustawić ostatnią skrzynkę z prezentami oraz wskazówką, gdzie są jego kotki, ponieważ je chwilowo porwiemy. Oczywiście spokojnie, one będą bezpieczne, nic im się nie stanie. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie lekko przestraszyć Jakuba. Zobaczymy, jak bardzo mu zależy na jego kotkach. Oczywiście wszystko będzie robione tak, żeby te kotki czuły się jak najlepiej, im się żadna krzywda nie stanie. I na dodatek one nie będą mega daleko od miejsca, gdzie Jakub mieszka, ponieważ będą pod jego łóżkiem, ale nie możecie mu powiedzieć, słuchajcie, bo plan jest taki. On idzie pierw ze swojego domku aż do mnie tam do craftingu. Następnie z craftingu biegnie do rycha tutaj. Gdy dobiegnie do rycha, potem biegnie tam do mnie do krówek, a na koniec zasuwa na jakieś porąbane kordy i dostaje wskazówkę najciemniej pod latarnią. I zobaczymy, czy ogarnie, o co chodzi. Jeżeli nie ogarnie, to wejdę najwyżej na serwer i pokażę mu, gdzie schowałem jego kotki. Mam nadzieję, że prank się spodoba. To jest taki lekko prank, lekko prezent. Myślę, że no nie powinien się obrazić. Kurczę, gdzie ja pobiegłem? W sumie nieważne. Prześpię się u Jakuba tymczasowo. Tylko ty, on nie ma tu żadnych pochodni. No właśnie. Jakubie, a co to za ciemność? Ja ci też nie zrobię pochodni, niestety. Ale idziemy spać, idziemy spać. I ustawiamy... co? Zombie? Ta bomba ma taką dziurę tutaj, patrzcie, tutaj może normalnie creeper wpaść. Teraz tak, pobiegłem za daleko, więc wracamy stąd tędy i idziemy do rycha. Słuchajcie, zagadałem się. O nie, o, mam nadzieję, że jego wieśniacy uciekną. Mam nadzieję, że tutaj mu nie rozwaliłem wioski. Najwyżej z mojej wioski będziemy mu transportować wieśniaków. Myślę, że na spokojnie. I teraz tak, idziemy ustawić kolejną tabliczkę z zagadką. Napisałem zagadkę i brzmi następująco. Prawdziwy chłop i krowę wydoi, dlatego łopata w dłoń, bo prezent tam stoi. Mam nadzieję, że to za takie rymy łapeczka jest zostawiona. Staram się, żeby tutaj było też trochę tak rytmicznie, żeby te jednak zagadki miały smak. W skrzyni pod krówkami natomiast już nie będzie żadnej zagadki, ponieważ tam damy mu porąbane kordy, na które musi się dostać, więc będzie musiał naprawdę przebiec daleką drogę. Więc już teraz tworzę sobie po raz kolejny crafting, tworzę łódkę i płynę na jakieś dziwaczne kordy, mega daleko, nawet mogę płynąć 2 godziny, nie interesuje mnie to. Ten prank po prostu musi wyjść. Pomyślcie, co będzie miał Jakub w głowie, jeżeli będzie płynął 2 godziny łódką, a okaże się, że jego kotki są pod łóżkiem. To będzie mocne, dlatego wyruszam w podróż. Mam 37 chlebków, mam również nadzieję, że to wystarczy, więc nic, tylko wyruszyć w podróż. Dam wam znać, jak dobiegnę na jakieś fajne kordy. A póki co to cięcie. Widzowie, tak sobie biegłem i nagle patrzę, że jest świątynia. Dżunglę możecie kojarzyć z live'a, ale znalazłem w tej dżungli również świątynię i myślę, że to będzie idealne miejsce, aby schować ostatnią skrzynię, a na dodatek sami ją zwiedzimy. Zobaczymy, co jest w środku, dlatego bierzemy sobie to w ten oto sposób. Bang i śmigamy na dół. Gdzieś tutaj będzie skrzynia, dokładnie tak. No nic ciekawego, ale tłoki sobie wezmę, słuchajcie, tłoki sobie wezmę, lepkie pistony zawsze na propsie, redstone również, to również zakosimy i gdzieś tutaj będzie jeszcze kolejna skrzyneczka. Proszę bardzo, 3 złota co jest... 3 złota to nic specjalnego, dlatego zbieramy sobie te wszystkie rzeczy, myślę, że mogą się naprawdę przydać. I w tym miejscu, w tej skrzyni schowam mu te itemsy w ten oto sposób i zostawię skrzynkę. Jakubie, najciemniej
pod latarnią. I damy mu wskazówkę PS, chodzi o twój. I tutaj będzie tabliczka dom XD. Okej, okay. Coś. Mam nadzieję, że otworzy skrzynkę. Czekajcie, a co jak nie otworzy skrzynki? I damy napis otwórz. Mam nadzieję, że ogarnie, więc to zabudujemy. Więc wracamy teraz do domku i musimy pod krowami dać tabliczkę, gdzie dokładnie ma wyruszyć. Ale on się zdenerwuje. Nic tylko czekać, aż nagra z tego odcinek. Sam z przyjemnością to będę oglądał, słuchajcie. To będzie tak genialny prank. Więc ja biegnę do krówek i widzimy się za chwilę. Zaraz idziemy postawić mu ostatnią wskazówkę i musimy jeszcze schować kotki, dlatego jeszcze chwila i będzie wszystko zrobione. Kurde, krowa tu wpadła. Ja mam nadzieję, że żadna inna nie wpadnie, bo jak wpadnie jeszcze jedna, to będzie serio lipa. Czekajcie, zabudujemy się po prostu. Jeżeli chcesz odzyskać kotki, musisz udać się na kordy 7954-66-3609. Tam czeka cię ostatnia zagadka. Kurde, nie zmieści. Tam czeka cię ostatnia zagadka oraz prezent miłej zabawy. Dobra, to mamy zrobione, dlatego wychodzimy na zewnątrz. Cyś, wybiegamy. O nie! Mamy jedną krowę tylko w zagrodzie, ale dobra, to już nieważne, to ogarniemy innym razem w takim razie. Póki co mamy co jeść, ale będzie trzeba na nowo ogarniać krówki zaraz. Szybko do łóżeczka, wieśniak, posuń się. I idziemy schować kotki. Ostatnia prosta, czyli schować koty, teraz będzie najlepsza zabawa. Kotki będzie trzeba schować mega, mega głęboko, ponieważ one miauczą. A wiecie, jeżeli one będą miauczeć, a on będzie miał odpalne dźwięki, no to wtedy usłyszy te kotki, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie był zdziwiony, że one są pod jego łóżkiem. Dlatego troszkę będzie z tym zabawy. Mam nadzieję, że pod jego chatą nie ma żadnej lawy, bo jak te kotki spłoną, to przecież on mnie zabije, widzowie. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, nikt nie ucierpi i będzie z tego fajna zabawa. Kotki, let's go! Zaczynamy zabawę, zapraszam. Miau, miau, no właśnie. Miaucie nie miauczyć, zrozumiecie się? Jakub was znajdzie, spokojnie. Czekajcie, zdejmiemy tą tarczę, zdejmiemy mieczyk, żeby widzieć, kogo pchamy. No i trochę mi to zajmie, więc widzimy się, jak dopcham je pod łóżko. Dobra, pierwszy kotek zaraz będzie, już wchodzimy powoli do domu. Ale czekajcie, sprawdzimy, czy nie ma żadnego creepera, bo ma nieoświetloną chatę. Okej, jest git. Ale przede mną jeszcze drugi kotek, więc no naprawdę, kurczę bela, czemu te kotki nie mogą się mnie słuchać? Mam nadzieję, że on serio mnie za to nie zabije, tego pranka, ani się na mnie nie obrazi. Mam nadzieję, że prezenty mu się spodobają. Więc szybciutko, kotek, dawaj tutaj. Okej. I tutaj mają być te kotki. Pierwszy, zapraszam. Bang, i lecimy po drugiego. Czekajcie, to trzeba w ogóle te wszystkie ślady pozacierać, bo jak on zobaczy, że jest coś nie tak, to on ogarnie, że jest coś nie tak. Dlatego bang tutaj ładnie zabuduje. I idziemy je schować pięknie w ciepłe miejsce. Już zaraz mamy drugiego kotka. Ostatnia prosta. Schodzi pięknie po schodach. Nie, 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 nie. Gościu, nie. Ajajaj. Dobra, jest git. Teraz do środeczka. Pakuj się tam, no co nie. Ja pierdzielę. O Jezu, przepraszam. Ja pierdykam. Dobrze, że nie miałem siekiery w ręce. No czemu nie chcesz tam spaść, gościu? Ej, ten kot nie chce. Ja ci zaraz dam. Dobra, czekajcie, musimy tą skrzynię zniszczyć ewidentnie. Okej, okay. Teraz. Teraz musi spaść, no co jest? O, poleciał. Git. Idź do kolegi. Dobra, może być w ten sposób. Teraz wszystko trzeba naprawić, żeby tutaj Jakub nie ogarnął, że coś się zmieniło. On nie może wiedzieć, że coś się zmieniło, dlatego w ten sposób i skopujemy się na dół. Ja będę sprawdzał, czy na pewno pod nimi nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma, spadajcie. Na spokojnie, kotki. Tak, żeby was nie było słychać, rozumiecie? Was ma nie być słychać. Tutaj pięknie, na razie wszystko bezpiecznie, wszystko pod kontrolą. Nie ma tu tego jabłka, więc ja też mogę wpaść do lawy, co nie jest fajne.
Sprawdzamy. Tutaj nie ma nic, okej. Jak on zejdzie, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że da radę, ale one muszą naprawdę być mega, mega nisko, bo on nie może po prostu usłyszeć, że te kotki miauczą. Pytanie, czy z takiej wysokości już wystarczy, dlatego ja idę na górę i zaraz się przekonamy, czy taka wysokość wystarczy. Słuchajcie, będzie git, ja już nie słyszę tutaj kotków, tutaj już jest ich totalnie nie słychać. Powinno być dobrze, widzowie, powinno być dobrze, ale ja jestem dobrym kumplem, dlatego pomogę mu zejść na dół jednak i zrobimy to w ten sposób. Bang, super, i rozlejemy po prostu wodę tutaj na górze. To zrobimy tak, a tutaj zrobimy po prostu tabliczki w ten oto sposób i rozleję wodę. Bang. I to dzięki temu pozwoli mu zeskoczyć do kotków i na spokojnie je wyratować. Jeszcze sprawdzę, czy one się tylko przypadkiem nie topią. Nie powinny się topić, nie, widzowie? One się nie powinny topić. Zaraz to sprawdzimy. Nie, jest gites, jest super wszystko. Więc ekstra, wychodzimy na zewnątrz i wszystko tak naprawdę jest gotowe. Myślę, że prank będzie ekstra, więc teraz zostało czekać, aż Jakub doda odcineczek. Bang, bang, bang. W ten sposób tutaj dajemy łóżeczko, poczekam, aż ta trawa ładnie zarośnie, żeby nie było żadnych podejrzeń, żadnych. Nasłuchajmy jeszcze, czy słychać kotki. Weźmiemy wszystko przyjazne stworzenie na maksa i to na maksa. Nie słyszę kotków, widzowie. Wszystko jest git, plan jest idealny. Plan jest idealny, zabawa będzie przednia, nic tylko czekać, aż Jakub wejdzie na serwer, dlatego ja się z wami żegnam, część kolejną zobaczycie pewnie u Jakuba, jak będzie ich szukał. Trzymajcie się, cześć!